Jesteśmy dziś 7 października 2019 roku w Wielkiej Brytanii, na przedmieściach Manchesteru. Jesteśmy tutaj dlatego, że Piotr Mitręga okłamał, że do tej szkoły po przewiezieniu z Polski uczęszcza jego syn. Tą informację kłamliwą przekazał do Sądu Okręgowego w Szczecinie i na tej podstawie sędzia szczecińska podjęła decyzję o umorzeniu postępowania, jeśli chodzi o przekazanie tego 7-latka matce. Okazuje się, że jest to kolejne oszustwo człowieka, który za nic ma wymiar sprawiedliwości, za nic ma policję, prokuraturę i sądy. W tej chwili ta informacja o tym, że okłamał, że chłopiec uszczęszcza do tej szkoły, zostanie przekazana przez odpowiednie osoby do sądu tutaj w Manchesterze. Przypomnijmy, że jest to kolejne oszustwo rzekomo troskliwego tatusia, jeśli chodzi o urzędy brytyjskie, o powoływanie się na dokumenty, na instytucje i na oficjalne osoby, które zajmują się organizacją publicznego życia w Wielkiej Brytanii. Mam informację, że dyrektorka nic nie wie o tym, by Piotr Mitręga starał się o to, by 7-latek wrócił tutaj do tej szkoły, a sąd w Szczecinie okłamał, że wrócił i do szkoły, i do swojego środowiska rówieśniczego. Dodatkowo, tak jak wspomnieliśmy na konferencji prasowej w Katowicach, zostaje zgłoszona informacja o podżeganiu do pobicia mnie jako redaktora naczelnego telewizji i portalu dla Polaków w kraju na świecie Patriot24.net. Ta informacja ukazała się na jego Facebooku, mamy tutaj materiał dowodowy zabezpieczony i już to zgłoszenie trafia dzisiaj do służb prokuratorskich. Natomiast mamy kolejną informację, ponieważ po naszych informacjach na Patriot24 zgłaszają się kolejne osoby. Okazuje się, że mamy świadka, że na stole w domu Piotra Mitręgi pewnego dnia znalazł się worek kokainy, proszę Państwa. I to są warunki, które Piotr Mitręga wskazuje jako odpowiednie dla wychowania swojego syna. Twierdzi, że tutaj Manchester i okolice to jest najlepsze miejsce do tego, by wyrósł na porządnego obywatela. Mamy nadzieję, że również te informacje oceni prokuratura, ocenią organy ścigania, oceni sąd również tutaj w Manchesterze. Mamy osoby, które nie boją się świadczyć w tej sprawie. Są to osoby z imienia i nazwiska, które są zgłaszane do prokuratur, by świadczyć, jeśli chodzi o potwierdzenie tych faktów. Będziemy Państwa informować na bieżąco. W tej chwili matka pozostaje bez kontaktu z dzieckiem. Ojciec jest uparty, okłamuje swoich znajomych, swoich przyjaciół, wszystkich, którzy są zaangażowani w tę sprawę, że ona nie chce mieć kontaktu. Jest to nieprawda. Czekamy na wyznaczenie sądowego terminu, gdyż Piotr Mitręga absolutnie nie godzi się na to, by udzielać kontakty z własnej woli dziecka, jeśli chodzi o kontakt z matką.